niestety przegrywamy, ale myślę, że ze swojego występu mogę być w miarę zadowolony, bo te dwa pierwsze wyścigi, myślę, że dobrze się zaprezentowałem w tym trzecim moim wyścigu. Start był w miarę dobry, ale później na trasie się tak poukładało. Też popełniłem kilka błędów, że niestety dowiozłem zero, a byłem w stanie tam dowieźć jedynkę, może i nawet dwa punkty, no ale niestety przegrywamy na ciężkim terenie. Zespół, który przyjeżdża, może nie w roli faworyta, ale zawsze tu dobrze jeździ, to zawsze jest ciężko i było ciężko, to widzieliśmy, no ale zdarzyło się coś, co nikt nie zakłada. Był groźny upadek, liczyłem na to, że jak siedział i wstawał, że jest okej, a jednak musiał się udać Martin do szpitala. Bardzo ładne spotkanie dla kibiców, mecz w miarę wyrównany. Gdzieś końcówkę Stal nam odjechała, dzięki temu wygrała, czego im serdecznie gratuluję, bo byli dzisiejszego dnia lepsi. No cóż, można było pojechać lepiej, ale jest to sport i też weryfikuje nas przeciwnik, więc pojechaliśmy na tyle, na ile nam pozwolił przeciwnik, czyli Stal, która była lepsza. Wiadomo, że jak my tutaj juniorzy, zawsze jest ta seria przerwy i tak jak u mnie dzisiaj było też, miałem tą serię przerwy i później trochę też z przełożeniami się pogubiliśmy na ten ostatni bieg. Tak patrząc po tym biegu, to powinniśmy wprowadzić korektę, no ale zostawiliśmy, no bo w tym moim drugim biegu było dobrze, no i też trzeba to wszystko obserwować i też później jest zagwozdka, czy zaryzykować, czy zostawić to, co było dobrze, no i czasem nie zaryzykujesz i nie wygrać. Decyduje w momentach i Patryk Hansen, i Szymon Woźniak, zwłaszcza Szymon Woźniak, Anders Thomsen czy Bartek postawili kropkę nad i. No tak jest skład ustalony, żeby ta końcówka należała do nas i to na razie sprawdza. Fajne punkty zrobił, uważam, mimo wszystko Oskar Paluch, to jest młody chłopak. No Kuba nadział się tutaj na, moim zdaniem, zawężający tor jazdy zawodnika z Leszna Mensla, ale trudno. No. Trochę jest poobijany. No na pewno było to bardzo wymagające spotkanie, zwłaszcza ze względu na stratę Martina. Mamy nadzieję, że Martin szybko do nas wróci, że ta wstępna diagnoza się nie potwierdzi, że wszystko będzie ok, ale no cóż, to jakby to był problem, który nas spotkał, a Stal nie raz, nie dwa pokazała, że w takich wymagających momentach potrafi się spiąć. Zawodnicy potrafią dorzucić cenne punkty, także wielkie gratulacje dzisiaj dla Patryka, Wiktora i juniorów, którzy właśnie dorzucili te punkty, które zaważyły na tym, że mamy trzy dodatkowe duże punkty do ligowej tabeli, tak ważne. Fajnie, że wygraliśmy te trzy punkty, to jest na pewno super. Moja jazda może nie była super, bo gdzieś troszeczkę się gubiłem w tych ustawieniach z odczytaniem toru, ale fajnie, że wygraliśmy i to super jest w naszej drużynie.